chcesz kupić sobie fajną giereczkę na komputery? Nie ma problemu, na G2A, najtańsze giereczki na rynku. Link w opisie, wbijajcie, a z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. Dobrodzieju, pamiętasz słynne polowanie na wielką stopę w okolicach Sosnowca? Oj, pamiętam to jak wczoraj. Okazało się, że wielkich stóp jest więcej. O chór! Ej, w środku nocy zaczynamy? Naprawdę? O ja! Patrz, jak nas wysadził helikopter. Dobre powietrze, taksy, i polecam. No tak, dobrodzieju. Pamiętasz wielkie polowanie na wielką stopę na obrzeżach rzeszowskich? Mhm. O. To dopiero początek. Teraz znajdujemy się w górach niedaleko Zakopanego. Tak zwana gubałówka, no dobrze. Dokładnie. Podobno tutaj też grasuje wielka stopa. Ale dobrodzieju, zanim wyruszysz, to tak, pod tabem zobacz, jakie mamy tutaj rzeczy. Teraz gra się trochę zmieniła. Można tworzyć już między innymi ognisko. No kurde. Pod kół masz, patrz, ile rzeczy masz pod kół, jak przytrzymasz. No. Widzisz? Można tworzyć między innymi ognisko i rozbudowywać bazę. O, i niestety, dobrodzieju, jest środek nocy, więc będziemy musieli tu się rozbić i przetrwać. Chodź, dobrodzieju. No dobrze, nie stracę. Dlatego zbudujemy tutaj ognisko. Ale ognisko trzeba jakoś umieć zrobić, więc nie zbudujemy ogniska. Chyba, że gałęzie można zbierać teraz. Zbieraj, patrz, zbierasz gałęzie, dobrodzieju. Jak ty zbierasz gałęzie? No podchodzisz do takiego wystających badyla i zabierasz, co nie? Widzisz, w ziemi są takie wbite małe gałązki, widzisz to? Pokaż mi, jak one wyglądają, bo tu łażę od badyla. Takie badyle. Możesz to wziąć. Ja tutaj do choinek podchodzę, jak debil jakiś. Poczekaj, nie mów nic przez chwilę. Dobra, jest chyba okej. Sprawdzałem, jak głośno gra jest. Kurde, chyba mi się bateria już w żarówce wyładowywuje. Jednak nie. No dobra, czy można jakoś, jak tu zbudować ten kampanię? Nie wiem. Dobra, dobrodzieje, albo nie, chodźmy do obozu. Popatrz na mapę i widzisz opuszczony obóz badawczy. Wydaje mi się, że to jest świetne miejsce, żeby zacząć naszą przygodę. Mogę zrobić ognisko, wiesz o tym? A co zebrałeś, że mogłeś? Albo nie, zrób ognisko. Dobra, myk! Dobra, teraz musimy zrobić namiot. Dobrze, namiot? Zobacz, że teraz jest coś takiego jak źródło ciepła, że po prostu możemy się tak wychłodzić, a dodatkowo jest też coś takiego jak poziom głodu. Kurde, co my będziemy jedli? Będziemy musieli polować teraz na prawdziwe jedzenie. O nie, najgorzej. I z czego zrobić namiot? Pewnie z jakichś liści obstawiam, co nie? Ciekawe, ile to się pali. Ale jest klimacik, nie? Z takim ogniskiem, kurde. No, jest klimacik. Widzisz, żarty się skończyły teraz. Myślałeś, że polować na wielką stopę w okolicach Sosnowca to easy. Teraz nie ma letko. W okolicach Zakopanego. Na gubałówce. Kurde. Jeszcze nigdy mnie nie zabrałeś w góry, Bladeuszu. Kurde. Jeszcze raz. Powiem ci, że czuję klimat. O, jakie niebo ładne. O kurde, zobacz. Te zielone, jak to się nazywa? Zielone zorze. Zorza polarnu. O, właśnie. Ludzie się pewnie zastanawiają, w jakim to jest czasie. Czy to jest po Rzeszowie, czy przed Rzeszowem. Niestety, nie możemy wam powiedzieć. To jest jedna po prostu z przygód Dobrodzieja i Bladeusza. Dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, podczas swoich przygód, kiedyś Bladeusz i Dobrodziej byli łowcami wielkich stóp. Tak jest. Tym się zajmowaliśmy zawodowo. Bo ja akurat kończyłem zawodówkę. O profilu łapania wielkich stóp. Tak było. Dobra, Dobrodzieju. Nie wiem, jak długo będzie trwać ta noc, ale wydaje mi się, że musimy tu spędzić... Miłe popołudnie. Ja bym namiot zrobił, ale nawet nie wiem, kurde, z czego. Może kamienie musisz zbierać? Chyba no właśnie, nie. No jak z kamienia namiot zbudować, kurwa. No dobra, to może na gałązki trzeba zbierać, tak sobie myślę. No właśnie, ja już mam gałązek na dwa ogniska jeszcze i tak jakoś namiotu nie mogę, więc... musi być jakieś szmaty albo coś. No, jakieś szmaty pewnie trzeba znaleźć. Chyba się jasno robi? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, co nie? Trochę jaśniej się zrobiło.
Co jeszcze mamy? Mhm, karabin, flara, kamera, pułapka, mięso. Mhm. O, jest ten? Jest kamera z... Oj ja, noktowizor, ale jaja. No, niestety polowanie na wielką stopę już nie będzie takie łatwe, jak to było wtedy. No, to jest, prawda. To jest guba łówka. Tutaj żarty się kończą. Wydaje się, że sosnowiec jest najniebezpieczniejszy. Ale guba łówka też wcale nie jest fajna. O, i nie. Tu jest dron? Serio? Można mieć drona? No, człowieku, to jest bardzo rozwinięta gra. Czego ty kurde, się spodziewałeś? Konkrecik. Chodź tu, ej, chodźcie bliżej tu przy ognisku. Dobra. O, chyba się zepsuło. Dobra, chodźmy do tej bazy badawczej. Dobra, prowadź, Bladeuszu. Chodź, to gdzieś tutaj. Tak nas wysadził ten helikopter, żebyśmy mieli niedaleko właśnie tej bazy badawczej. No, wiesz? Najlepiej. Kurde, tutaj nic nie ma. No, trzeba coś innego wziąć, bo ja już mam patyków, mam już limit. Słyszałeś? Dobrodzieju, znowu masz jakieś dziwne przesłyszenia. Nie no, słyszałem kurde rykietego. Poważnie ci mówię. Poczekaj chwilę. No. Dobra. Poczekaj, bo sprawdzam taktyczne ustawienie dźwięku. Taktyczne ustawienie dźwięku, szanuję mocno. Dobra, chodźmy do tej bazy badawczej, póki się nie zrobi jaśniej trochę. No, co jest bardzo niebezpieczne. Ej, faktycznie coś słyszałem. No. A gdzie jest ty? Znaczy, skąd ja mam wiedzieć, czy ja jestem głodny, czy nie? Tego też nie wiem. Będziesz poczujesz głód po prostu. O, wspaniale. Jakie fajne jeziorko tutaj. O, przy jeziorku mamy tą tutaj naszą bazę badawczą. Tam rozbijemy pierwszy obóz. Dobrze, tak zróbmy. Tutaj da się tu... A jest, zapisz. World saved. O, miło. O, taktyczne zapisywanie świata, też lubię. Dobra, turun, to turun. Tutaj. O, dzisiaj jest to nasz nowy dom, dobrodzieju. Dobrze. Zawsze chciałem mieszkać w górach. O, jest dokładnie, o tutaj. Patrz, nasz nowy dom. Dobra, o, jak tu przytulnie. Elegancko. Wezmę trochę... To też wezmę. O, i są kamerki elegancko. No, kamerki. A tu jest łóżko do wyspania się, co nie. O, i pułapeczki są. O, latarnie zapalimy, tu, elegancko. Są, patrz, namioty, tu są. Weź jeden namiot. O, widzisz? Okej, dobra. I ten namiot prawdopodobnie, nie wiem co nam daje. Możemy się może przespać. Jest też trochę dronów, widzę. Siekiera, coś tam. Gdzie masz drony? Ja chcę drona. No, ja już jednego wziąłem. A tylko jeden był, najgorzej. Tylko jeden, ale jest drogi. Kurde. I siekiera. Coś tu jeszcze jest? Można się jakoś przespać w tym łóżku? Słuchaj, to by była spoko opcja do rana się przespać. To nie, dobra. Niestety będzie czeka nas dużo, dużo wyprawy, co nie? Jesteś na mapie zaznaczony, gdzie dokładnie jesteśmy. Co było? Strzeliłem się, słuchaj. Dobra, co my tu mamy? Signal, flary, kamera, mięso, night vision, apteczka, gałęzie, tablet. Można nawet tablet mieć. I można mieć nóż. Dobra, dobrodzieju. W tych górach spędzimy następne kilka tygodni, więc przygotuj się na naprawdę niezłą przygodę życia. Brzmi jak dobra zabawa. Wchodzę w to. Chodź, pokąpiemy się. Czas najwyższy się wykąpać. O, myślę, że jest to idealny pomysł. Od razu lepiej, co nie? Nawet powiem ci, że jest mi cieplej. Od razu cieplej, co nie? A tu... Odczuwalna temperatura. 2,4 stopnia. 24 tylko masz? 2,4. Jest. A ciała, temperaturę jaką masz? Wody mam dużo, bo to wiesz, bo to zanim się wziemnie, to trochę musi minąć. Dobra, chodź. Czemu ty popłynęłeś na drugą stronę, dobrodzieju? No myślałem, że to robimy. Nie, miałeś się tylko studzić. Chodź. No chyba, że tak. No dobra. Niech stracę. To co jest? Kurde. Co ty myślałeś? To są góry, guba łódka. No, dobra, tu nie ma żartów. O tej małej rozgrzewce myślę to tak. Zobaczmy, co jest po prawej, pod tabem.
To tak, bla bla bla, Mastra, bla bla bla. Bla bla bla. O, widzisz, Bigfoot. O, widzisz, z ilością graczy rośnie lód na mapie. O, w ten sposób. A kamera w ogóle jaki celownik jest? Widziałeś karabin? Widziałem. Jaki celownik elegancki, kurde, teraz to będziemy sznajpić tego wielkoluda. No, co tu jeszcze mamy? A musimy w różnych miejscach wracać pułapki. Ale duży, dobrodzieju. Duża jest ta mapa, nie? Co się zrobiło? Zobacz na tą kłodzie. Oczywiście. No tak. Co ty sobie myślałeś, że polowanie na wielką stopę to łatwe zadanie? Nie, nie. Maleńko. Słyszę. Dobra. Jelenia słyszę. To zapolujmy na niego, to będzie nasze mięso. Gdzieś tu był. Dobra, chyba pomału się robi jasno. No, dobra, powolutku. Przejdźmy się jutro i pozwiedzajmy te nasze nowe tereny, co nie? Przy okazji zapolujmy może na jakiegoś jelenia. Gdzieś tutaj słyszałem takie muczenie, aczkolwiek mógł to być łoś. Ciężko rozpoznać łosie, na gubałówce to normalne. Co to było? W sumie to brzmiało trochę jak wielka stopa. Dobra, nie, tutaj rozstawienie pułapek to bez sensu, za blisko bazy chyba. Będziemy... Nie. Prawdopodobnie. Wielka stopa też tutaj ma gdzieś ten, swoją jaskinię. Chodź, dobrodzieju, pójdziemy dobra. Gdzieś wyżej w góry. Nie stracę. O, o, o! Tutaj gdzieś po prawej gdzieś. Ej, jest jelen, widzę. Jelen. No, 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 dawaj. Jocio. Snajperki. Musisz się zatrzymać, bo jest najszybszy na świecie. Boże, jak biegnie. Jak pędziwiat jakiś ten. Jak popierdolony jest biegnie. Kurde, spierdolił. Ale szybki. No. To przepraszam bardzo, kurwa. Ale kurde, tak szybko, że... Nie wiem, jak mówisz, myśleć. Że taki no. Wiatr złapał w żagle? Spokojnie, Bladuszu, nie smuć się, jeszcze go dorwiemy. No dobra, dobra. Słońce wstaje. Ja może dobra. Wyłączę o, latarkę. Jest, co znalazłem? Co znalazłeś? Pokaż. O! Wieża myśliwska 2. O, elegancko. O, pułapka o, jeszcze jedna. Signal, jakaś flara, znaczy apteczka nawet jest jedna. Dobrze. Dobra, weźmy, elegancko. To się przyda. Dobra, chodźmy tu dalej trochę. Dobra. To jak powiem, teraz polowanie dopiero... Teraz poziom trudności gwałtownie wzrósł. Polowanie na wielką stopę w takich warunkach... O kurde, straciłem życie od skoku z takiej wysokości. No, co ty myślałeś, że możesz sobie skakać? Nie na gubałówce. Najgorzej, że strasznie pizga. No, trochę ten. No, ale w sumie teraz w ciągu dnia to już cieplutko. Zobacz, 6-8 stopni to. Dobra, tu jest jakaś ścieżka. Chodźmy tą ścieżką na górę. Gdzie dobra, ścieżkę myślę, widzisz? Że... Dobra, myślę, że tu jest dobre miejsce, żeby położyć pierwszą pułapkę. No dobrze, pułapka. Nie stracę. Rozstawiam. Kamerę też robimy? Poczekaj, teraz mięso ukryję w tą pułapkę, dobra. I jak to krzaczorami zasłonić? Dobre pytanie. Jak to było w poprzedniej części tymi? Trzeba było zebrać z podłogi krzaki i później to przykrywać, ale kurwa nie pamiętam jak wyglądały te krzaki, które można... tu nic nie ma. Kurde, znowu mięso zabrałem. Pod tabem jest coś napisane? Właśnie nie. Ten? Nie, to były takie krzaki, ale... Nie widzę ich nigdzie. Ale nic nie jest napisane teraz pod tabem, zobacz. Więc może nie trzeba ukrywać. Może. A to zostaw. Zobaczymy. Przekonamy się. Czy się nabierze na stary numer. Dobra, to co? Może tu pod górę? Nawet nie wiem, gdzie idę w sumie, ale... Teraz idziemy wzdłuż strumyczka, tak jakby.
Idziemy do centrum, do tego, wiesz, do góry, do źródła tego strumyczka. A, to jest ostry spadek, kurde. Poczekaj, to chodź tędy, tu gdzieś jest szczyt strumyczka, wiesz? Poczekaj, sprawdzę na mapie. No, tu jest ten, idziemy do źródła, chodź. Dobra. Biegaj, to się rozgrzejesz troszeczkę. A, niech stracę. Patyki, te klimaty. Wielka stopa. Jak tam, blady uszu? Co tak zamilkłeś? Słyszysz coś? Blady uszu? Nie słyszę. A. O! Kolejne jezioro. No dobra. Tu gdzieś w prawo powinno być odbicie? Nie, chyba nie. Poczekaj, to jest już to jezioro? Tak, jesteśmy chyba już u szczytu. Jesteśmy już na tym szczycie tego, wiesz, tym punkcie. Szczytowym. O. To tutaj jest już to jezioro szczytne, szczytny. O, jest jeszcze razem! Co znalazłeś? Razem, dobrodzieju, chodź, zobacz. O, ty! Widzisz? Chyba się udało. Patrz, co znalazłem. Jaskinia w lodowcu. Dobra, przygotuj lepiej karabin maszynowy. O, tutaj jakie... Co to? Ty zobacz, tarcza Kapitana Ameryki! A ale jaja! Był tu ten, kapitan, ja wezmę apteczkę. Dobra. Wziąłeś apteczkę już. No to jest pełno, to czaj. No jest po jednej, no to weź tu, cyk, cyk. O, ja już mam pełne. No tutaj, przede mną. To są apteczki? No. To są takie sterydy, wyglądają mi. No, ewidentnie był tutaj Kapitan Ameryka. Campfire. Chyba Yeti go zeżar. Ale dobra nasza, znaleźliśmy dosyć szybko jaskinię. Więc wydaje mi się, że teraz kwestia polowania będzie już o dużo, dużo łatwiejsza. No co, rozstawiłem mu tu jakąś pułapeczkę? No, on tu na pewno wraca. Jaskini koniecznie, tutaj. Dobra, zajmę się tym. Czekaj, pułapka. Kurde, gdzie była pułapka? Tutaj, dobra. Tu. Kurde, jak się rozstawiały pułapki? Dobre pytanie. O, w ten sposób. O, właśnie tak. I teraz połóż mięso. Dobra. Mięsko. Cyk. O. Na pewno się skusi. No dobra, czyli co, nie dało się dać tych zrobić z tego zasłony żadnej. Nie ma tu no takiej. No właśnie tak. Średnio najeżdża. Dobra, nie da się, to nie da się. Może się złapie na taką otwartą. Postaw tutaj też kamerkę. I. Ale to co? W kamer. Postawiłeś? Już nie chcę postawić. A tutaj? Ja spróbuję. Kamera. Ty tą zwykłą kamerę stawiasz, tak? No tak, no. No nie chcę postawić, to tak jakby wbija, ale... Może ale nie może wbić, bo to jest lód taki, co nie? O, musi śnieg wbić. O, postawiłem. Dobra. Widzisz, bo to mu nie ma w co wbić, bo to jest lód po prostu, co nie? Kontrola. Ale nie możesz mam... Możesz patrzeć? Właśnie na tablecie nie mam połączenia, nie wiem czemu. Ta kamera to tak ją ustawiłem, powiem ci, że... A nie, ja mam, normalnie. Bo tam jak wejdziesz... to? No, tab? Jest. Weź tam, kontrola kamer, nie? No, kontrola kamer. A, już teraz jest, dobra. Ej, nie, dobrze jest ustawione. O, widzę cię, elegancko. A nie, to ja siebie widzę. Tylko wiesz co, sygnał, ale nie mamy teraz, tak sobie myślę, jest problem, bo nie ma teraz żadnych naprowadzających tych, na amunicji żadnej, więc... Będzie teraz polowanie na wielką stopę, będzie trudne. Co ty gadasz? Jakby to mamy zrobić bez przesady, kurde. A może trzeba znaleźć, może znajdziemy jeszcze amunicję naprowadzającą, zobaczymy. Może. Dobra, o kurde, wpadłem do rzeki. Ja też. A wow, ale zimno się zrobiło przez chwilę. Dobra, zaczyna się, robi się noc. Noc znowu to idealny najgorzej. Moment na polowanie na wielką stopę. Zapiszę świat, żeby nie było. Dobra. Gdzie jest wielka stopa? Dobra, zobaczmy, jak wygląda nasza mapa. Ładnie wygląda. Co to było, te takie czerwone na mapie? Widzisz te czerwone na mapie? Aha, to nie kamery podłączone? Nie, pułapki.
pułapki. To jest pułapka, tam zostawiliśmy pułapkę. A, to pułapkę, pokazuje nam pułapkę, jak miło. Podobno kamera teraz spika. Weź przeczytaj te instrukcje pod tabem, co tam jest ciekawego napisane. Pod tabem... Ej, no tutaj pisze, że... Że trzeba maskować te pułapki, cholera. Tak, gdzie to pisze? No drugi podpunkt. A, faktycznie. Press the interaction button. Czyli E. Ale ja tam klikałem i nic się nie robiło. No to chodźcie, jeszcze wrócimy i spróbujemy jeszcze raz zamaskować tą... Chodź, zrobiło się ciemno, ale chodź, spróbujemy zamaskować, może się uda. Distribute, use zoom camera mode, the camera emits a signal near the creatures with the number of players. No dobrze, nie, niech i tak będzie, niech stracę. Ja zamiast i zamaskować, to biorę ten, mapę, ten, w sensie mięso. Admin, flare, kamera... nie wiem, jak to zamaskować. Myślę, że interaction button, ale interaction button to jest te... Chyba nie. Kurde, i wziąłem pułapkę, wziąłem ten, co za gówno. Rozstawię ten jeszcze raz. Wezmę mięso. Postaw pułapkę. Dobra, pułapka. Postawię teraz... Kurde, znowu ją wziąłem. Boże, co za upośledzenie. Poczekaj, położę ją. Dobra, położyłem. Teraz wezmę mięso. Użyję mięsa i co teraz? Żeby to zamaskować. Ja się pytam. Kurde. Teraz ja podniosłem. No powiem ci, że nie, no musimy chyba, wydaje mi się, że trzeba jakiś materiał zebrać, ale... Użyj E, czołgaj się, Alt. Wcześniej był jakiś przycisk, teraz tego przycisku nie ma. No tak, no tutaj pisze w tych instrukcjach, że to jest interaction button, a to jest na pewno E, interaction button, jestem tego pewien. Czyli tak jakbyśmy musieli coś mieć, co nie? No tak. No powiem ci, że nie wiem. Ja też nie wiem. Podejrzana sprawa. Dobra, trudno, chodźmy. Dobra. Widzowie nam napiszą, jakby dowiedzieli. Hopla. Hopla. Widzowie napiszą nam, jak będą wiedzieć, jak to robić. Jak to robić. Znani łapacze wielkich stóp. To nie potrafią maskować pułapek. Nikt nie mówił, że łapanie wielkich stóp jest łatwe. Ej, słyszysz? Tak. Przed nami jakoś. Jakoś przed nami, no też to słyszałem. Ej, może wszedł w pułapkę? Czy nie? Ej, to jest to jest w tym kierunku. Dawaj. Tylko pamiętaj, że ta wielka stopa, pamiętam, że była bardzo szybka. No, też to pamiętam. Ona to jak, kurczę, dostała pierdolca, to biegła z jednej krańca mapy na drugi. No, tego się boję właśnie. Ale zobaczmy, czy mięso zostało naruszone. Hop. I co? I... Gdzie nie, to no jest? Jest mięso, tu. Jest taka ukryta jakby trochę. No jest, no. Ale widzę, czyli że jest mięso. Hmm. Ale jakby był krzyk, co nie? No, było takie... Zimno! Zamarzam, co jest? Ognisko trzeba zrobić. Zamarzasz? Ile masz stopni body? No, mam taki ekran cały zamrożony. Dobra. Dobra, ogrzejmy się trochę, wtedy kurde. Body. Nie, ale zobacz, ile masz body, bo body tam po prawej jest body. No, no tak, ale ja miałem cały ekran taki zaszroniony, nic ale nie widziałem. Póki masz body, to nie raczej jest okej. Okay. Kurde, być wysokie po prostu. No i to po prostu co jakiś czas trzeba się ogrzewać przy ognisku, o to chodzi. No dobrze, niech stracę. No. O. Więc trochę się ogrzejemy przy ognisku, a potem ruszymy dalej. O, będzie coś trzeba. Coś czuję, że polowanie na wielkie stopy to nie będzie łatwe zadanie. A w sumie coś czuję, że chyba będzie to dobry pomysł na następny odcinek. Co myślisz o tym, dobrodzieju? Myślę, że... Poszilujmy przy tym ognisku.
I widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie. Elo, elo.